Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Construction Simulator i dziś razem z Atkiem, Siemaneczko, Kukim, Siemaneczko, wybudujemy sobie stadion, może niekoniecznie olimpijski, ale myślę, że będzie fajny, tak więc przystępujemy do budowy, zobaczmy co my tutaj w ogóle potrzebujemy, żeby to zadanie wykonać. Już sprawdzamy, zadania aktywne oczywiście, stadion. Ja usiadłem do żwirowni. Okej. Tak. To będzie taki stadion, wiesz, piątej ligi. Piątej ligi angielskiej czy piątej ligi polskiej? Raczej polskiej. Tak, polskiej. To będzie po jednej stronie tylko. Bo wiesz, że piąta liga angielska to już tutaj jest dobry poziom. Dobra, ja muszę porozmawiać na początku z brygadzistą. Potrzebujemy przywieźć ziemię. Adziu pojechał, ja lecę po darń. Potrzebny będzie walec. Drzewka ze szkółki i rury odpływowe ze składu budowlanego. Okej, to są takie pierwsze trzy etapy. Okej. Okay. Ja lecę do szkółki, ograniczenie oczywiście, prawda, więc... Czy ja mam walec w ogóle? Nie wiem. No nie, jest, stoi na tym, bo widziałem. Jakbyś nie miał, nie pozwoliłoby ci wziąć. Aha, jest, stoi, dobra. Czy ktoś będzie w stanie mi podać, co potrzebuję kupić w szkółce ograniczej? Ja mogę zaraz, już potrzebujesz? Tak, już potrzebuję. No bo się teleportowałeś. To za daleko jest do tej szkółki, chłopie. To za daleko, to chcesz, żeby odcinek trwał 5 minut, już 2. Nie, 3 godziny jak u ciebie. Dawaj dalej. 4 razy darmi. No i? Jeszcze raz 4 razy darmi. Ale coś tam jeszcze chyba było. Nie. Jeszcze raz 4 razy darmi. I łącznie 12 darmi. O, żeś ty ciulu. A ogólnie, jeśli wam jest cały czas mało Construction Simulator, to oczywiście wejdźcie na kanał Atka, link oczywiście w opisie. I tam będziecie mieli 3-godzinny odcinek prawie z budowy mostu. Nie prawie, ponad. Polecamy. No tam 3 godziny, minuta chyba wyszło. Ja nie wiem, czy to wrzucę. Kiedy w ogóle ty Łukasz wrzucasz? Ja jutro. Jutro jest czwartek. No, ja powinienem w piątek, ale w piątek to by nie ma szans, żebym wrzucił. Prawdopodobnie odcinek będzie w niedzielę. Bo może do niedzieli po prostu usiądę, to ogarnę, albo potnę, albo nie wiem co z tym zrobię. Ale będzie grubo. No ale odcinek wyszedł 3 godziny, tak. Zachciało nam się kuźwa za przeproszeniem grać w Construction. To sobie pograliśmy 3 godziny. Lecenie. Czyli ogólnie, jeżeli nie macie co robić w niedzielny wieczór, wbijajcie do Atka i oglądajcie budowę mostu. Tak. Może zrobię tak, że po prostu go potnę i tam trochę potnę, bo... 14 razy to samo, czyli wiercenie, stawianie rur, to tak trochę nuda. Bo my się wkurzyliśmy. To fuj, za przeproszeniem. Więc myślę, że... Ty, Kuki. Co? Tu w momencie, gdzie powinien być ten most, no? Jest wiata, zbiornik, jakby przyczepka z paliwem i jakby belki słomy. Tanki. Łukasza? No. No to jak nic, jeszcze nie odblokował zlecenia. To jest tak jak z murzynem w tle. Nie odblokowałeś jeszcze tego bohatera. Czyli co muszę zrobić? To. No nie wiesz, musiał porobić jakieś te zadania albo coś i wtedy... Specjalne czy coś takiego. No. Ciężko powiedzieć, no. Dobra, ja załadowałem walec. Tak, bo ludzie wczoraj je nagrywaliśmy właśnie. Mówię, a dobra, kupujemy ten dodatek nowy, co wyszedł, co nie? Tydzień temu. No i tak patrzymy na zlecenie, mówię, a dawajcie, weźmiemy tę budowę mostu. No bo było napisane zalej betonem, a nie zalej betonem 12 razy. Wstaw wiertnicę, a nie było napisane wstaw wiertnicę 28 razy. Co tam jeszcze takiego było? Dokładnie tak 28 było. Razy. Płyty te betonowe, które łączyły się między... No, no to one do około 12 razy było zalewane. No i przetransportuj płytę, tak? Przetransportuj płytę na wyznaczone miejsce. Tak było napisane, a nie było napisane przetransportuj 12 płyt na odpowiednie miejsce. I zalej je betonem. No. Także ludzie po prostu wczoraj naprawdę mieliśmy kuźwa dosyć. Łukasz wyszedł po nie wiem, półtorej godzinie dwóch, bo musiał spadać. My z Kukim walczyliśmy, ale po prostu na koniec to my już siedzieliśmy. Jeden zalewał, drugi czekał, potem zmiana, po prostu masakra. Bez żadnych dat, bez niczego. Że tam się nic nie chciał, po prostu siedzieliśmy, byle skończyć to pieprzone zlecenie. Nigdy kuźwa więcej. Ale kasę zarobiłeś.
No dobrze, milion, ale wiesz. A tam walić za kasę tak na 3 godziny, ty. Ale chyba miał wyjść od... Mówię, a dobra, wadać nagram odcinek taki 40 minut do godziny, co nie? Tak troszkę nam się przyciągnęły. Po godzinie to my byliśmy na którym etapie? No, ja powiem na jakim etapie. Po godzinie? Po godzinie byliśmy na takim etapie, na którym pisało, żeby oczyścić wiertnicę z ziemi. A, tak. To już pobijałem, ale tak, był gdzieś etap trzeci, coś konkretnego. Tak, ludzie, nie mogliśmy w ogóle wiertnicę oczyścić z ziemi, nie wiedzieliśmy jaką ziemię wysypać z tego wierchła. Na czym spędziliśmy, myślę, że jakieś 20 minut, nie? W międzyczasie szukając filmików na YouTubie, poradników, co, jak i w ogóle, co, nie? No, gdzie większość filmików polegała na tym, że ktoś robił cięcie i nie wiem jak, ale wyrzuciłem tą ziemię. Nieprawda, jak znalazłem filmik... Ale to później, dopiero na koniec, tak? A te początkowe, które na przykład u mnie cały czas wyskakiwały, to właśnie były tego typu, że ktoś robił cięcie, co nie? Że widzimy się po... w momencie, gdy wiesz, gdy uda mi się to wyczyścić, tak? I wracał po chwili, co nie po cięciu, no i mówił, że o, jakoś się udało. Nie wiem jak, ale się udało. No, no bo ja chyba Angola, który... Bo ja wiozę walec, ale ja nie wiem, czy ja go zabezpieczyłem. No dobrze było. Już nie sprawdzam. Ja jadę w ciemno. Nie wiem, ja mogę wam wrzucić ten odcinek godzinny. Najwyżej będziecie sobie go przewijać. Znaczy trzy odcinki godzinne. Najwyżej będziecie sobie przewijać, bo... Nie widzę tego inaczej. Ale u mnie tego na kanale jest ciągle mało. Tylko mi piszą, Łukasz, kiedy construction? Kiedy construction? Nagaj construction, Jezu. No to kuźwa, wbijajcie, oglądajcie 3 godziny odcinki. Nawet nie musicie mnie zostawiać suba, nie musicie mnie zostawać. Obejrzyjcie sobie tylko te odcinki. Naprawdę, jeśli ktoś będzie, kto obejrzy te 3 godziny od A do Z, to normalnie chyba postawię mu flachę. Nie wiem, jak on to mi udowodni, okay. Ale po prostu ty to póki się nie liczysz. Jak ja tu mam wjechać? No właśnie przejechałeś gwiazdę. Serio? Tak. Zawracaj. A mam... to pogadać z biegadzistą. A mam ten? Walec mam? Masz. Witaj! Po zakupie walca przypomniało mi się, że KS Lisia Góra chce zlecić przerobienie swojego toru żużlowego na boisko z murawą. To doskonała okazja, aby udowodnić zarządowi klubu, na co nas stać. Na pewno, ale nie lekceważ tego zadania. Ubicie całego terenu będzie sporym wyzwaniem. Dar dostaniemy w szkółce ogrodniczej. Musimy też zdobyć glebę pod murawą. Zanim jednak zajmiemy się trawą, trzeba zrobić drenaż. Część rów znajduje się już na miejscu, a resztę dokupimy. Proponuję od razu zabrać się do pracy. Wszystkim się zajmę. Do zobaczenia później. Mam tu na parking wjechać? Tak, tu gdzie ja stoję. Wierzę, wierzę. Ale ja cię nie widzę, żeby było śmieszniej. Dobra, to ja już wysypuję ziemię, bo pierwsze to jest wysypanie ziemi. Jezak, ja tu nie umiem wjechać. Jak tam fuk? No jak? No, no jedź po prostu tutaj, no. Nie, bo tutaj jest za wąsko tu jest. Tam za wąsko. Kuźwa, w Eurotracka nie grasz? No gram, ale to tak się nie da tutaj. Po coś ci tu kuźwa nie widzę, żebyś grał. Ruszaj się tam, nie tak. Może tu muszę do tyłu wycofać i wziąć to po większym łuku. Ile ty idealnie na początku potrzebujesz? Wiem. Jak tu się wjeżdża? No Łukasz, no proszę cię, nie załamuj mnie, chłopie! Nie mogę tu przejechać przez to. No bez problemu. O kurza, stopa! Co? Ojej! Zobaczcie, tego jest do ubijania. Ojeju, ojeju. Ja pizdem, dawaj tego walca. Rozkładaj te. O boj. A, bo my tu jesteście.
A tam będę czekał, aż rozłożysz. Pierdziele. Nie mam czasu, żeby czekać. Dobrze mówiłem. Światuś ten odcinek robił. Tak? No. Nie, znaczy nie odcinek, nie odcinek na, streamie. Na live, tak. Dobra, to co tutaj dalej mamy ten zlecenia? Etap trzeci, ubi teren, szkółka i rury odpływowe. Byłeś po rury? Nie, byłem po darń. To ja bym może po rury skoczył, ale czy miałem skoczyć? Jak ty to masz? Ciężarówkę z wywrotką, wiesz? A, tą taką wiatrą. To małą, nie tą czerwoną, nie? No. Dobra, to ja się to już kopnę zaraz. Wiesz co, ja sobie skoczę do sklepu. Dzięki. Sklep budowlany, miasto. Ciężarówka z żu... Nie, póki nie kupujesz sklep... drugiego walca? Nie. Dzięki. Kolega. Dodawca. Wiesz co kupię, Łukaszu? Wywrotkę kupię. Ale jest tu wywrotka. Ale jest wywrotka. Ale taką no. No. Taki pojazd, żeby ten. Albo z żurawiem. To lepiej z żurawiem. A, tą platformę. Żurawiem mówisz lepiej? No. Ja szaleję ubijając to przecież. Usrało ich tutaj ty. Te gieli z tym ubijaniem i to wciul. Jak chcesz, to mogę poubijać. Chcesz powiedzieć, że i tak chyba to ubijanie lepsze niż kuźwa budowa mostu. Ile jest procent ubijania? No Boże, nie mogę tak zrobić. Jakieś 50%. Nie mogę kupić. 48. Łukaszu, przyjdziesz do mnie? Kupisz mi? Już no, idę. No niech ci da awans. Nie, no nie mogę, mimo że mam awans. Może nie dał ci awansu? Dałem kolega. Dałem wszystkim po kolei. Kup mi ten z żurawem. To za 85, tak? Jak kupisz, to chodź tu ten. Tak. Ubijał. Dziena. I już zerkam, co trzeba przyjeść. To ty jedź, a ja ten, ja ci sprawdzę już. Rury odpływowe. No wiem, ale no to muszę sobie drogę ustawić, ty, bo nie znam. Jestem na miejscu. Rury odpływowe. Przetransportu ładunek ziemia ze żwirowni do zatoczonego obszaru. No to ja mogę w sumie jechać po tę ziemię, jakby trzeba było. To był pierwszy krok. I znowu rury odpływowe są w szóstym etapie. Ile tych rur w sumie? No w szóstym dwie, a tutaj w piątym, a w czwartym też dwie, czyli w sumie cztery rury odpływowe. Wieczor. To będzie chyba szybki szpil, tak mi się wydaje. Biorę widlaka. Chcesz widlaka? Nie, ja bym może bym pojechał pod tą ziemię, co? Czy nie? Your choice. No one są wypożyczone, ale jeden gdzieś jest poza chyba w tym sklepem. Jeden jest u mnie na bazie. A, no. Erwinę go tam kiedyś przywiózł. Tylko nie wiem, ile tej ziemi tu trzeba przywieźć. Nie, 8 metrów, czyli wystarczy mi taka ta mała, nie? Nie, mała ma czwórkę. Czyli dużo muszę wziąć, dobra. Bierz tą czerwoną. Weź więcej, bo i tak pewnie zbuguje się. Stary, pierwszy raz teraz się nie zbugowało i wrzuciło tyle, ile faktycznie miałem, weź. To już do wszoko. Może jakiś update był albo coś. Kurde, ja się nie mogę tu połapać, co ja robię? A wie, jeszcze wczoraj to nie działało jakoś. No, wczoraj wyziłem, tam było inne do przywiezienia, Agio. Gdzie ta żwirownia? Tu? To w sumie niedaleko nawet. Żwirownia jest bardzo blisko. Od was tam tak. Jak dużo jest tego ubijania, panie... No już dalej koniec masz. Procentowo. Bo ja to lubię procentowo. Jesteś jak Kwaśniewski. 40 to jest idealne. Nie? Najlepiej.
A jak już będzie 80, to już w ogóle. A nie napisało ci, czy chcesz przerwać te? Nie, tu ci nie powiem. W ubijaniu nie ma. To pani jest. Znaczy ubijanie jest jeszcze spoko, tak? No. Czasem człowiek wyczuje mniej więcej ten walec, jak on... Kiedy on skręca, kiedy on, wiesz... Ale zwrotne to nie jest. Mam przyznać. Wiesz, no widzę, że końcówka została, ale... Nie mam pomysłu, co tu... No są takie małe kawałki, ale kurwa tymi małymi kawałkami to ja godzinę będę chyba to ubijał. Czy tam jest 99%, czy mi się kuźwa wydaje? Może być. Tak. Chyba. O, chyba zaliczyło, czy nie? Mhm. Tam daj mi macie. Ile? Mi się ciężarówka zepsuła, jest to możliwe? Nie. Nie. Znałem, nie. Ktoś donosi, to pytałem, że coś popsułeś, ale... To nie tak gra, to nie jest Car Mechanic Simulator. Bo mi tylko jedzie 4 na godzinę. Bo nie masz opuszczonej widocznie paki? Podpowie, paka. Podpór tam nie ma. 4 razy darmi. A ile tu jest załadowana? 6. Tak, bo tam więcej było przecież. Teraz przyspieszył jak gdyby. Opuść parkę dodał. Mam, ale tylko 20 jedzie. Widocznie nie masz opuszczonej do końca. Mam. Kurde, gdzie ja pojechałem w ogóle? Co ja robię? A nie, dobrze, tu jest żwirownia. Oki. Czekajcie chwilę, panowie. Muszę się wyłączyć. Wydaje mi się, że myśmy dopiero ten odcinek zaczęli, a on już ma 17 minut. No, bo wczorajszym odcinku to już w ogóle. Nie, ale wszyscy ludzie, wczoraj naprawdę mieliśmy skutki dosyć. Nagrywaliśmy ten odcinek do końca, ale już po prostu... Masakra była. Jak tam były, panowie? Jeszcze raz? Jak tam były? W drodze. Już darmo rozładowałem. Mam na pacę, wiesz? Będziesz mógł je wysypać? Nie. Dlaczego? No nie tą kupiłem, żurawią kupiłem przecież. No to... Dobra, to już z tym będę się skalał tutaj. Podjedziesz tak, żeby ten... Jeszcze się prawie do wody wpieprzyłem. Ja kupki czekam już rozłożony. Ok. Ja już mam ziemię, ja jadę z ziemią. Całe 20 metrów. Ale dziwne jest to, że ja w ogóle kupiłem tą wiertnicę, ale nie mam żadnych zadań na tą wiertnicę, bo było śmiesznie. No bo musisz te skończyć, dopiero ci się odświeża. Aha. Albo pominąć w ogóle, tak? Że one jakiś czas wyświetlają się, że nowe zlecenia są dostępne. Póki jedziesz? Tak, no już wjeżdżam prawie, że na ten. Fajnie, że tu na mapie też widzę. Łukasz w drugą stronę. Tak, ale mi się ciężarówka zbagowała coś. Dobra, jedzie. Idę do ciebie, zobacz co ty tam odwalasz, bo to jest normalnie, wiecie co, to nie, to no masz, to jest ładowy. No już sekunda, za sekundę mogę. Siema. Nie mam, że to gwiazdy nie ma. Jest gwiazd. Ale bez kitu, że jest tu mod pasażera, mi się zajebiście podoba. Boże, kuki, gdzie żeś ty pojechał? No ja, bo no, nawigacja tak pokazywała. Aha. Aha. Okej. Okay.
Aha, okej. Nie było tematu ludzi. No da, wy tego nie widzieliście. Kuki, odbezpiecz. Już co, ja ci podjadę troszeczkę do przodu. Kuźwa, zdecyduj się, gdzie ty stajesz. No tu, będzie ci wygodnie zrzucać. A najlepiej to tu, o. O, to ci będzie najwygodniej, bo sobie tylko pociągniesz do siebie. No. Już, a jak długą majkę? Nie, bo... Nie zaliczyło jednej barwy. Ale to jest taki głupi ten wjazd, czy to tak całe naokoło objechać? Kto to wymyślił? O, Jezu, musimy objechać. To się muszę lepiej złożyć. Nie no, wjazd jest dobry, ja nie wiem co wy chcecie tu dwa. Ja nic nie wiem, co mam wjazd. Żerówka z żurawiem 2. Chyba ja. Wjeżdżaj. Co? No, ciężarówka z wywrotką teraz. Zjedź. Łukasz, odjedź stamtąd. My odjeżdżamy, żeby nie ten. Żeby się zrobiło zadanie, a tak podjeżdża. To zadanie. Poszło. I wcięło 2 sztuki. Kurwa. Jak to? Rur. No jak? Masz na pacę. No, a 2 jeszcze były ty. No 2 zrzuciłem. I nie zaliczyło? Czy zaliczyło? Zaliczyło, bo je zrzucałem razem ten. A jak ubi zaznaczony teren. Weź to jest teraz inny ubi. Dobra, ja idę ubijać. To już mam dosyć ubijania. Wiesz co, ja bym to zrzucił z wielką chęcią. Czemu? No bo pojechałem po resztę darmi. To jeszcze? Jeszcze darm? No. No to jedź to. Bo tu jest darm załadowany i tyle. Na którym się włącza walec na C? X. Jedź to, póki co jest tam załadowana darm i tyle. Łukasz, mogę mi zrzucić jakąś B? No. Wejdź w Escape. Firma. Magazyn. Tak? I weź... Dużo masz tych? No dużo. Weź, sprzedaj płytę gipsowe elementy. Jeszcze? 3 razy trochę. No nie wierzę, Adzie. To? Tam wjechałem. Dziękuję. Proszę bardzo. Bo już mnie naprawdę wkurzała ta paleta kurwa na tej wywrotce. Aha, ona tam stała, no faktycznie miała łajkę. Tak, cały czas. W ogóle masz strasznie dużo, musisz posprzedawać ten magazyn, bo to ci potrzebne jest. Nie da się jakoś tego wykorzystać? Da się, ale to musisz gdzieś mieć, gdzie wiesz, gdzie, co masz, ile tego masz, to możesz to wykorzystać. Tak jak ty nie wiesz o tym, no to tak. No, w sklepie tak będzie było, to stoi w tym miejscu. Ale ty może Erwinka zapewni jako magazyniera, on będzie wiedział. A uprawnienia na mydlaki są? Kwiatek ma uprawnienia na mydlaki. A ja? A z wymianą butli? Z wymianą butli? I inwalidzki. Jak tam Łuki? No idzie mi. Darmi, rury, nogu, później ziemia, później znowu darmi, rury, czyli jeszcze jedno rury, które są potrzebne, w sensie 2 sztuki. No to mamy tutaj na samochodzie. To jeszcze 2 oprócz tego. Jest, są na sklepie. To ja wezmę może mało i pojadę tam. Ja mała ciężarówka z platformy. Ja pojadę je przywiozę co. Nie, ja dalej mi się zajebiście w tą grę gra. Naprawdę w chuj zajebiście. Ale mamy tu zróżnicowane, tak? Przywieź to, przywieź tamto, tak? Ubij, nie wiem, zdejmij,
coś, a nie... I to trwa góra 5-7 minut, a nie tutaj. A nie coś trwa na godzinę 10, tak? Bo to wiercenie tych 7 z każdej strony zajęło łącznie godzinę 11. Ale jakby na przykład były dwie wiertnice, to by każdy... A tu nie ma rowerów kurzowych. Nie? Może tylko 4 kupiłem. Ale jakbyś miał dwie wiertnice, to by to poszło wcześniej, to by to poszło po prostu szybciej, bo jedna ekipa by wierciła na jednej tej stronie, a druga na drugiej, nie? Kto normalnie w filmie posiada dwie wiertnice za 200 kopalków? My. O super, jeszcze pamiętaj o tym, o dźwigu. Bo on no się ja, tak składał, wiesz. To jednym dźwigiem byś może objechał. No tylko i tak, co chwilę byś kuźwa, wiesz. Musisz dwa dźwigi i tak. Zresztą spoko, na jakim można było, w sumie gdyby miałeś kasę, to można było tak zrobić. Ale to w sumie przydałoby się wtedy 4 osoby, nie? No tak, dokładnie, bo to w dwójkę, znaczy w trójkę byłoby bez sensu. No nie, no może jeden może cały czas przełączać się pomiędzy, wiesz, pomiędzy dźwigami. Nie pomyśleliśmy w sumie tego, co nie? Tak samo z tym betonowaniem na przykład, to też mogłoby być, na przykład być dwie betoniarki i jedna ekipa by po prostu betonowała z lewej strony, a druga z prawej. No. Mądry Polak po szkole. 3 godziny odcinka są sam. Nie wiem, kurwa, co robię z tym odcinkiem. O, to co, wrzucił? Bo to będzie najdłuższy, kurwa, odcinek z Konstrakszyna na to. Chuj, że tam połowa to jest cały czas to samo, albo siedzimy cię, bo się nie odzywamy, co nie? Bo jesteśmy tak wyjebani, że już na to gadać się nie chce. Już tak później też było. Na składzie budowlanym masz aktualnie izolację i 3 razy chyba dachówki albo cegły. Teraz ci powiem, co masz na jedną magazynę. Duże cegły glina. Masz materiał izolacyjny. Gdzieś jeszcze masz duże dachówki. Ile ty masz darni? Dużo. 4, 6, 8, 9. No to spoko. Nie, bo tak właśnie... Patrzę, że w magazynie wiesz, jest od cholery tego. Nie wiem dlaczego. Mam dobrą miłość. Nie, w sensie wiesz, zastanawiałem się, czy gdzieś tam jeszcze nie jest kupione z wcześniej na przykład. Nie. Tu było pusto. Jedziemy poziomo. Jedziemy poziomo. Ile mam procent? 80. Ubijaj tam. Będzie tu procent się wypytało. W pracy jesteś. Abstynencja. Taki ze mnie śmieszek. Ja Łukasz, do publika ci się pośpi. Co mi się? Publika ci się pośpi, jak się tak nazywasz. Właśnie, nie czekałem na twój głos. Dobra, się wycelałem w życiu. Ja się wczuwam w ten, walcowanie teraz. Nie, już dużo mi w sumie nie zostało, więc myślę, że jeszcze 2 razy objadę i skończymy to. Żeby się nie zdziwił. Tylko ja się dziwię jednej rzeczy, że tutaj walcowałeś 20 minut, znaczy może nie 20, a tam z 10, a tego tu w ogóle nic nie widać, co ty uwalcowałeś. No bo to tak jakby się pokryło na tą trawę po lewej. Zobacz, że ty teraz obok robisz. Tak trochę jest, jestem na miejscu. Cieszę się bardzo. Ja też. Wow! Pokłócili się. No to żeś ubiegł. Następna. Kuki, co ty robisz? Nic, ja z niej tylko wysiadłem. Tylko z niej wyjdzie. Już pójdę. Może gdzie ludzie teraz mnie słyszeć jakieś hałasy, tylko że gad wie. Nie zamknął okna, bo nie chce się obudzić. Powiem ci, że żaden wiatr, ani żaden pies nie zagłuszy tego walca. W sumie może to.
Już w końcu zacznę. No, to ja normalnie zacznę. Myślę, że też ten środek przejadę i będzie już spoko. Masz 99%. Chyba. Okej. Okay. Póki rozładowujesz, trzeba to zrobić. Ty, ale ja ci podstawę. Będzie jeszcze coś do walcowania? Leciałby. Jak piska. Ja mam pomysł. Nie no, zajebiście się to trzyma. Dobra. Chciałem to zrzucić. Bo jak widać nawet się nie ruszyło, co nie? Mhm. Łukasz, wiesz, to w łapy. To taka plata dla ciebie. Ładnie to wygląda, jak dwa many sobie ten to rozładowują. A możecie na przykład zrobić coś takiego, na przykład, że ty rozładujesz Kukiego, a ty rozładujesz Atka? Ty, no, ja nie są sobie palety, więc... Spadaj. Dobra, to... Ile Kuki tej darni? Rury zaliczyło. A w darni jesteś wy połowę, czyli jeszcze dwie musisz zrzucić teoretycznie. No nie wierzę! Nie sięgnę, kuźba. Za krótki jest. No, podjechałem kijowej tyle. Nie sięgnę. Kuki nie zaliczyło ci. Chyba. Teraz przerzuć. No jest okej, okay, dobra. Oczyścimy ciężarówka z żurawiem. Zabezpieczysz ładunek? Jeszcze muszę wywrotkę tylko użyć. Walec już nie będzie potrzebny. Chyba, chyba już na końcu. Tam mam jak te chłopie. Weź zobacz. Ja muszę się usunąć jeszcze. To skoro się tu za... Zachodnik. Żarówka z żurawiem jeden. Aha, czyli tylko Kuki. No i nie ma nic. Ładunek z ziemią, dobra. Czyli ładunek z ziemią. Ja już jadę. Nie, już nie te... A nie, będzie jeszcze jedno ubijanie. Chciałem już odstawić tego. To w sumie teraz Kukiem zostało. Okej. Okay. No to faktycznie. Dobra, ja ci wypaszę sobie. Ja tu mogę to ten, nie, wysypać. Tak, tylko wiesz co, pod... jednak trzeba trochę podjeżdżać, bo jak wciśnie, żeby się wysypywało, to ci nie wysypie całego, bynajmniej ja tak zauważyłem. Czyli zaczynaj sobie od końca, podejdź trochę do tyłu teraz. Wiesz, zaczynaj odtąd. No, no, ja wiem. Typ ile się da, podjeżdżaj. Wcześniej tak się bagowało, przez to nie, później nie zaliczało w ogóle, a teraz nie mogłem więcej wysypać. Ale czekaj aż ten. Próbuj jak chcesz. No, że trzeba zjechać. Wszystkiego nie wysypałem, ale dobra. Jedziemy po zioło? Zapieprzaj po walec. Albo Kuki w sumie. Kuki nie walczą, bo się jeszcze. I tutaj dalej nic nie ma, ty. To jest niemożliwe. No, taki głupi trochę ten, mam wrażenie. No cóż. Żadnego efektu nie widać. Nawet się nie zmieniła nic ziemia, co nie? Żeby to widać, no. Może nie wiem, ubite czy usypana, tu nic, żadnej różnicy. No ale... Hopog, jedziesz! Jedziesz, hopog! Tak? Jedziesz. No, dzięki. Jedziemy, jedziemy. A czemu do tyłu jedziesz? Jest wygodnie. Tak? Teoretycznie w walce tak się jeździ. No ale on teraz siedzi tyłem do tego, do kierunku jazdy.
Ale w sumie teoretycznie w walce się w ogóle jeździ tyle, więc... Coś ci się zbugowało. Albo mi się zbugowało, ja nie wiem, bo ja tu mam takie nie, takie niedojechane tam w jednym miejscu. Nie, jest dojechane. A tutaj, tutaj mam dziurę. To zbugowało ci. A ty jak widzisz tutaj? Widzisz tutaj dziurę? Wszystko dobrze. Teraz ci pokażę, w którym miejscu jest dziura, ale to dlatego, że tu widziałem póki jakby miał laga, albo ja miałem laga, albo serwer miał laga. Może tu na przykład nie zrobiło co. A ja tam widzę, a ja tutaj nie widzę, w tym miejscu. O. Tu ja mam dziurę? No tu tak tylko dziurka jest. Nie. No. Dziewiętnaście procent. Jedziemy poziomo, jedziemy poziomo. No, jeszcze ziemi zostało 11 ton metrów sześciennych. No. Dziewiętnasta czterdzieści. Powiem ci, zaraz kuki... spróbować nagrać. Powiem ci, kuki, nie? No. Tak szczerze ci powiem, że tak jak ty walczysz tutaj ten stadion, to ja nawet tak prosto nie mam koszuli wyprasowanej. Co za kuźma, ale... Powiem ci, że ja też, wiesz? Idę zobaczyć, co u brygadzisty. Idę sobie spacerkiem. Zapyta się, czy ma ten, czy ma jakieś te piwo, albo coś, może jakiś browarek. No i jak wryty kołek, nawet się nie ruszy. Ty, bo to na fajra. A zaliczka jakaś dzień będzie dzisiaj, czy nie? Nie była. A ja nie dostałem. Rozgląda się. Ale panie, tam jest budowa, a nie tam. Jakiś głupiś jest. Można ci przyłożyć? Ale chodzenie w tej grze jest mega, co nie? Taki typowy chód. Ale powiem ci ten, nawet ten. Ale na schody się nie da wejść, ale nie pan. To już zjebutali, patrz. Nawet ogolony jest. No. Kukia mu dobrze idzie. Pewnie. Trochę wolno, ale idzie. Kurwa. Nie ma dwójki. Na wstecznym. Spadaj mnie za chwilę, zablokujesz stanę w poprzek. Tego chcę z przodu skoczyć. To są jedne możliwe. Będę biegł jak na bieżni. Ełwinek wbił. Firma, czekajcie, zlecenia. Kurde, za dużo jest klikania, żeby zobaczyć ile jest procent. To jakoś tak od razu powinien się tam wchodzić. 54% masz. 55%. Jak klikniesz w ten. A, w roboty. Widzę właśnie, 58. A Erwin jak gra w ETS-a czy nie? Nie wiem. Teraz pisał, czy można wbić. Wczoraj tego nie było, jak było tyle roboty. A jak już jest fajran, to wszyscy przychodzą. Adziu, pamiętaj, ja cię nie odpuściłem. Nie opuściłem cię. Ty. Nie odpuściłem. Tak, nie odpuściłem. Tobie też nie odpuszczę tej stówy, której nie wiszesz. Nie opuściłem cię, pomogłem ci do samego końca z tym zleceniem. To Łukasz no, ja pamiętam. Wyszedł. Ja i tak już swój czas przechorowałem wczoraj, ale... Tak, ja też. A my jeszcze Zatkiem po tym zleceniu weźmy w sensie. Jak będziecie w moim wieku, to zobaczycie. O Boże. Oho, taki ty już nie przesadzaj, Łukasz. Kuźwa, ja jakoś śpię po 3-4 godziny, bo wolę pograć niż się wyspać i jakoś żyję. Chodzę jak zombie w pracy, ale trudno. Coś za coś.
Nie przesadzaj, Łukasz. Ja też chodzę jakoś na godzinę 7 rano. O 6.30 wyjeżdżam z domu i potrafię spać o godzinie drugiej i śpię 4,5 godziny. Nie, ja bym tak nie robił. Łukasz, nie przebijaj. Ja też ledwo co daję radę, ale kurde, wiesz, coś za coś. 5 lat młodszy, ty. Jak człowiek chce pograć, no to wiesz, no to musi się liczyć z tym, że się nie będzie wysypał do pracy, prosto. Coś za coś, tak? Słuchaj, z kobietami jest dokładnie tak samo. Też się nie wyśpisz. Zależy przy jakiej. Zależy po jakim czasie, ty. I jak sobie ją wychowasz. A w sumie, jeśli przy swojej kobiecie się wysypiasz, to w sumie chujowa. Ale ona mówi to samo o tobie, zależy jak sobie go wychowasz. Kupa się, ty. Ja tylko stwierdzam fakty, że życiowe kolego. Kulki, bo mi się nudzi. Boże, cyckami się kupa. Nie mam. Gdzie masz? W Lombardii zostawiłeś? Elwin ma większe. Skąd wiesz? Waży więcej ode mnie, no to pewnie ma większe, tak? Myślałem, że ci pokazywał albo coś. Nie miałem tej przyjemności, wiesz, oglądania. To nie byś chciał. Nie bałdzę. 92%. Zlecenie aktywne, co my tu dalej mamy? Drań ze szkółki i rury odpływowe ze składu. O Jezu. Drań? Powoli podjeżdżam. Drania? Ten, nie drania. Darń. Darń. Bierz już Łukasz żurawia i powoli. Aby teraz podjechać, to wysypać. Nie podjeżdżajcie, bo za chwilę tak będziecie się cofać. Nie, po ubijaniu chyba nie tak. Jak to nie? Zawsze się restartuje. Ale kopy to można zgrzać. Masz 98. 99. 100%. Mi pokazuje 100%. Dobra, zabierz. Już nie trzeba oczyszczać. Aha, od razu można, no faktycznie. Pyta, na co to jest rozwiązana jest? Tak, przygotowana. Już ja mogę tam parkować? Yep. Może mi też ten odbezpieczyć? Już sobie, idę. Jak na lecę, panie. Łot bezpieczony. Okej, zobacz, jak pijam pójdzie. Zamknę za nim drzwi. To mam mi pójść. No. Już. Nie wiem, za pierwszym wjechałem. Troszku krzywu. Czy mogę jej mieści się na pace? No. Ledwo czy? Ledwo co? Ty, czekaj. Tak powiem ci, naprawdę ledwo co? Kuki? Ma dziwne drgawki. Chyba a zjadłeś kebaba? Zjadłeś kebaba? Zjadłem, ale nie mam wypłaty jeszcze, wiesz? Za tym deszcz pada. Nie chce mi się jechać. Daleko masz do kebaba? No, będzie ze 4 km. Może z 5. Nie, bo to do tego. Nie będę reklamował nazwy tego kebaba. To gdzie jest Jabłonie? Nie, to jest król kebabów. Tak, to jest Jabłonie. Nie wiem, gdzie jest Jabłonie kebab. A pamiętasz, że kiedyś był tam chyba Hasan był. Na rowę ci wyżał do Jabłonie. Tam, gdzie kebab? Cały czas teraz jest kebab King, ale kiedyś był inny. Ja się stołuję u króla kebabów, nie? Chyba już jest legionowa. Nie, ty gdzie? Nawet na ich stronie jest napisane. Co, jest jakiś efekt w końcu?
Rozmawiaj z brygadzistą. Łukasz, iść gadać z brygadzistą. Ja pójdę. Ty, ciulu. Chodź tu. Bułę ci sprzedam. Znaczy nie przeczyta nawet. No nie, bo tutaj mnie ten. Och, kurde. Po prostu jestem zdegustowany tym stadionem. To jest ostatni etap? No trzeba oczyścić teren. Ja biorę lawetę. Weź, wybierzmy trzy pojazdy, a resztę tepaj, tyle. Tego i tak nie tepniesz. Ja stary, tak gram z kamery wewnętrznej, to aż mi się chce grać w Euro Truck, co? Tuj, ciulu. Pomogę ci. Jedź. No, ty kuźwa gnoju! Co się stało? Kurki się wybiły. No i co, jak to wygląda? Kto zobaczy, jak to wygląda? Ja nie chcę, bo ja wiem, jak to wygląda. Ja nie widziałem jeszcze. Jadę zobaczyć. No ale lipa, bo tak, nie przywoziliśmy żadnych bramek. No właśnie. Nie przywoziliśmy materiałów na murawę. Tej kost... Tego mi brakuje jednak w tej grze. Gra jest ogólnie zajebista, ty, ale piłkę, ściągnąć jakiś mod na piłkę i gramy. No. Gra jest ogólnie zajebista, naprawdę fajnie zrobiona. Optymalizacja, uznajmy, że jest średnia. Dobra, ale jest. Brakuje mi takiego wykończenia, że o, nie przywozimy trawy, tak? No już dobra, nie mówię na przykład o liniach, ale nie przywozimy trawy, nie przywozimy na przykład takich barierek, tak? Czy tej nawierzchni, po której się biega. Takich smaczków małych brakuje, tak, żeby jednak trzeba to wszystko przywieźć. Nie mówię, żeby montować, tylko tam podrzucać, tak? Ale no, żeby to wszystko trzeba przywieźć. Byłoby moim zdaniem dużo lepiej. Ale z drugiej strony przy budowie mostu chyba żeśmy wszystko przywieźli. Nie. Nie? Zdecydowanie nie. Nie zrobiliśmy dobrze zjazdu, zjazd się zrobił sam. Przywieźć, można powiedzieć, że przywieźliśmy wszystko. Chociaż nie, na przykład brakuje mi, żeby asfalt, na przykład jakaś maszyna była, która asfaltem, wiesz, wylać. Ja wiem, że to nie jest, nie wiem, symulator robót drogowych, bo taka gra też jest dostępna, tylko to jest Construction Simulator, ale no jednak, kurde... Bo wylaliśmy betonem, a później się zrobiło takie ciemno-szare, że to jest asfalt. No. Tak trochę... No mówię, brakuje takich, brakuje mało drobnych smaczków, które naprawdę by zajebiście po prostu upiękniły tą grę i pokazały jej potęgę. Bo tak to no co, no tutaj no dobra, no tutaj no mówię, brakuje tylko tego przywiezienia, ale właśnie tak jak w przypadku mostu, nie robiliśmy zjazdów z dwóch stron. A no, jednak później nagle się pojawiły, co nie? Wiesz, później była niby ta droga, tak, łączenia na przykład mostu, co było dziwne, że wiesz, no było tam około 12 chyba elementów, a były pokazane jakby tylko jedno łączenie, tak jak byłoby tylko z dwóch elementów zrobione. To też moim zdaniem troszeczkę... Bo to było na zasadzie wjazdu, środka i zjazdu, nie? Tak. Czyli tak jak masz na tym, te takie kratki jakby odpływowe czy coś, zresztą coś takiego. Będziesz miał u siebie to zrobić, to zobaczysz. No, albo u Ładzie obejrzysz. Albo u mnie ten, obejrzysz sobie. Także mówię, no brakuje takich drobnostek. Mimo wszystko gra i tak jest zajebista. I jak mamy zadanie choćby takie, że trzeba dużo robić zróżnicowanych rzeczy, spoko. Ale jak trzeba wiercić 24 dziury te same, to już... No, to już jest trochę... Jeszcze żeby tu można było w 8, co nie? Na przykład, ej, Kuki, ej, dobrze jadę? Tak. Jeszcze żeby na przykład w 8 można było grać, tak? Byś tam, wiesz, co chwilę się wymieniamy, tak? A w 4, no to... No ja wiem, że w sumie ciężko nam 4 zebrać czasami. Ale mimo wszystko, tak? W 8 też by się znalazł. No, a co by się? Wiadomo, teraz tam nie ma, na przykład, nie wiem, świadka, jest na wakacjach. No, ale też szybka, 7 czy coś. Ale pozbierałoby się parę osób, zresztą na pewno by się poszukało i znalazłoby się nowy ustanek osoby tylko powodu grania, tak? Na pewno. Tylko na przykład do tej serii. No niestety brakuje takich drobnostek. Prosto czy w lewo? Prosto. Może z czasem coś tutaj z tym zmienią. Nie, ja ty tak szybko pojechałeś z tym walcem, ja masakra. No on stu wyleci. Do końca, do końca. To bogatemu zabroni biednie żyć. To biednemu zabroni bogato żyć. No właśnie. A ile?
Na żywo w Lulciu. W prawo na moście? A wszystko na firmie. Ale Łukasz nie zdejmuje walca. Nie, zostaw go, bo on tam się przyda, także nie ma sensu go zdejmować. No tutaj w prawo, Łukasz. Dobrze. W prawo, w lewo. Dobrze mówię? W prawo? Nie, prosto. Tu w prawo. Ludzie, ja jeszcze sobie pozwolę mówić, jeśli macie, marudzicie, że jest za mało konstrukcyjna, wbijajcie do mnie na kanał, kanał macie pewnie w opisie. Będziecie mieli 3 godzinne odcinki, tak może skrócę to do 2 godzin, może powycinam tego trochę, bo to aż za to może przeglądać, ale mówię, no po tej budowie mostu nie powinno wam brakować konstrukcyjna. Dołki chyba by było na tyle, co kończymy. Tak, mamy zlecenie zrobione. Nie, myślę, to zlecenie było bardzo fajne. To tak też mało, mogło być bardziej urozmaicone, ale... Ale nie było najgorsze, tak w sensie, że no... Coś się działo przynajmniej, tak? No. Było to oczywiście zróżnicowane. Okej, tak więc moi kani, ja wam oczywiście dziękuję za uwagę, bo dzisiaj ze mną Kuki. No hej. Adek. No i na razie hej. Linki do chłopaków macie w opisie, tak więc wpadajcie tam, subskrybujcie, lajkujcie, oglądajcie, trzymajcie się, do usłyszenia. Hejos!